Witam serdecznie i gramy sobie. Polawaj on prasat, jak Hindus wygląda. I rzeczywiście po imieniu domyśliłem się. Coraz więcej Hindusów gra w brycza. Kiedyś nie grali. Ich jest też coraz więcej. Gonią Chińczyków demograficznie. Gramy, koledzy. Gramy, bo moi widzowie czekają na jakąś wiadomość od was. A, rządzę stołem. Poszedł sobie albo straci łączność. Jak rządzę stołem, to już mogą wszyscy uciec. Uciekł mój. Mam możliwość uciec. Zostałem sam. O, poczekałem. Jest mala. Malarki z Irlandii, bardzo dobrze. Zaraz kogoś dosypną, no. Wchodzą tak jak ja. Spasował, no to gramy. West to nie jest nazwisko, a jest kierunek świata. Teraz mam szansę dostać dobrą kartę, bo ci, co wchodzą, to dostają złą kartę. Malarky. Północna Irlandia. No dobrze. 4000. No ale dajcie nam kogoś. Systemie, zlituj się nad nami. Systemie, daj nam przeciwnika. Zarobimy. Najprościej w świecie wyjść i wejść. Przepraszam, że tak będzie, ale... I wchodzimy. O, nawet ręka nie taka zła. Obraziłem się. Na zmianę kart podobała mi się tamta ręka. No co to jest? Jak można człowiekowi, który wszedł, zmieniać rękę? Teraz dostanę kartę złą, bo takie zmiany zawsze dają kartę złe. Jeszcze raz wyjdę, zobaczymy. Do skutku. Raz, dwa, trzy. No. Możemy grać, ręka nieco powyżej przeciętnej. Przeciwnik otworzył pik, z kim tu gramy. Klasa światowa z Chin, dwa kiery. Szybę za to. Wyrzuci mnie, ale trudno. Po to jak zobaczy moje karty, to mi wyrzuci. Bedros, harpie, hartopiesek, Bedros, usa, usa. Nie wiadomo, jakie dał wejście dwa kiery. No, biorę pięć kierowych. Mało. Walet, dobry znak. Została dama z dziesiątką.
Liczymy lewy. Pikowe 2, kierowe 5 to 7. Wyrabiamy karową. To nie jest wyrabianie karowych. Wyrzucił mnie ze stołu. Uznał, że gram beznadziejnie. No trudno. Uznał, że beznadziejnie licytowałem. Widzicie, kochani, jak to śmiesznie jest w tym życiu. Człowiek się stara, a tu go bot. O. Robert 25 to z Polski, co pamiętam, nie z Włoch. Boot to Mike, Michał. Tu kolega z Turcji. Mógł mi napisać hi. Licytacja dziwna. No nic, powiem, dwa piki, trudno. Nie mam takiej licytacji. W polskim systemie miałbym dwa karo wilkosza. Chociaż jest takie... O, wzbudził się w trefle. Trzy piki i dalej już nie licytuję. I dalej ja już nie licytuję. Kto ma kiery? Moim zdaniem grają za dużo. Po dwóch pasach nie powinni grać czterech trefli. Mój powinien przyłożyć kontrę. Mój nie przyłożył kontry. Mam nadzieję, że nie zawistuje w singlowego króla pik. Ale mój może mieć trzecią dziesiątkę trefle. No graj w pika. A potraktował to jako sygnalizację na tego. Wszystkich kierów nie wyrzuci. A uciekł mi. Wszystkich kierów nie wyrzuci. Jeden tref spadł. Szczęśliwie zagrał Robert, ale nie miał innego wyjścia. Mógł karo przebić. Robot nie będzie się na mnie złościł. O, króla kier to ma. No musi mieć robot króla kier. No ma. Bez jednej. Przegraliśmy 0-7. Ciekawe dlaczego. Cztery piki było do wygrania. Oj, 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 oj. Oddawaliśmy kiera, trefla i pika. Czyli dobrze zalicytowałem te piki. On z takimi pikami, no przepraszam bardzo. Po pierwsze przepasował, miał otwarcie. Konstruktywne wejście. Trzy piki kontruje.
Arisa, koleżanka z bratniej Niemieckiej Republiki. Położymy waleta. Coś to powinno być spod damy. I kładziemy króla. Kiery muszą wziąć osobno. Walet karo wygląda na dobrego. Robert nie podłożył króla. Dlaczego, Robercie, nie podłożyłeś króla? Albo nie miałeś, a tyle myślałeś. Sześć wziąłem. Ten przebije sprawy niedobry. Waleta nie przebijemy. A, Ascaro został. Ascaro się sparzył. Czy może trzeba było kiery? Bo, a, dama trefi, tak brała. Mistrz olowy bardzo przyjemny. O, uciekło. Morin to pani jest. Tu jest bezatu. U Arisy to ja pas. Nie mam Arisy do twojego bezatu. Nic do dodania. Nawet mam za mało na pasa. Może konterkę trzeba było dać Arisy, jak masz więcej. No konterkę Arisa trzeba było dać. Chociaż puścić, puszczamy do waleta. No bo szkoda ósemki. Szkoda ósemki. I trefla. I trefla małego. Bo nie ma jak przejść do stołu. Trefla małego. Może spadnie drugi. O, tak, Arisa gra. I trefla małego. Może spadnie król. Bardzo ładnie. Nie spadł. Walec spadł.
zabić i tam, ponieważ trzeba było zostawić małego trefla, byłoby przejście do stołu i w trefla wyrobić trefla. Jeden trefil został król, o tak. Tu jednak był. Na kara trzeba puścić. Zabić. Ściągnąć damę trefl, bo to lewa. Ojej. Dobra, no i co, nie ma co wyrzucić? Karo trzeba wyrzucić. Karo wyrzucić. Ściągnąć damę trefl, bo nie weźmie, tak. I trzeba zagrać karo do króla. Karo do króla. Gdzie pika? Arisko. No widzisz. Karo do króla, jakby grała piki do ciebie. O, no właśnie, piki grałaby do ciebie. Szósta jest. A jest. O, siedem lew jest. Puszczamy. Aha. Karo ma. Karo, no dwie lewy, dobra, swoje. Ledwo, ledwo. Ledwo, ledwo, arisko, ale nieźle w sumie. Wygraliśmy 5, bo nie licytowałem, no. No mam bezatu. Nie lubię bezatu licytować, ale ponieważ tu wszyscy potrafią licytować po bezatu, więc dlatego lubię to bezatu. Samego bezatu nie lubię, tu lubię bezatu. Normalnie w życiu nie grywałem takim bezatu, grałem 10 różnymi bezatu. Tu musi Arisa trzymać piki. Przynajmniej półtora raza powinna trzymać piki, czyli ma czwartego króla z dziesiątką. Albo długi kolor treflowy. Teraz musimy się pomodlić o podział pików. Sześć do dwóch. No trudno. No to co to? Trzeba zacząć od trefli. Jest szansa to wygrać. Nie położył króla, to błąd. Ojej. Ten po prawej już nie ma pików. Ósemka tref, dobry znak. To dziesiątka może wyleci. W którą stronę? Kara, teraz muszę im pasować do siebie. Kara, muszę im pasować do siebie, bo ten ma biorące kiery. Wszystko jedno. No i teraz trzeba ustawić przymus. I właśnie jest w przymusie. Przymus kierowo treflowy ustawiamy. I teraz musi wyrzucić
Teraz musi wyrzucić trefla lub kiera. Niczego nie chce wyrzucać. Nie oszukał chyba mnie. Nie liczyłem kierów, ale... Przymus, to był przymus. Nie mógł trzymać dwóch trefli i kiera w dwóch kartach. Czy mi pochwali Arisa? Wygrałem, wszyscy wygrywali? Nikt nie wygrał. Jeden wygrał, trzeba za to. Arisa mnie nie pochwali. Miał 7 pików, dlatego ten mu nie odwrócił w pika. Można było pierwszego pika zabić. A nie można było pierwszego pika zabić. Dwie kierowe, trzy karowe, 5. Masz, Arisa, 3 karo. Po amerykańsku powinienem spasować z tą kartą, ale kolor pokazuje uzgodniony. Może ci się to przyda do czegoś. O, przydało się. Dalej już nie licytuję. Ja tylko kolor pokazałem. Pewnie piki mamy 4-4 podzielone. Powinna być kontra, jak mówił Cezary Czarek, stąd do Białegostoku. No cóż, a kto ma piki? Arisa uznała, że lepiej być owieczką niż tym, co strzyże owieczki. No oczywiście, że mamy piki. Dwie karowe do oddania i dwie treflowe do oddania. No. Oni mogliby wygrać 4 kiery. A my moglibyśmy wygrać 4 piki bez jednej. Moglibyśmy wygrać 4 piki. Nie możemy 4 piki bez dwóch. Trzeba oddać dwie pikowe. Nie ma takiego układu pików, żeby nie oddać pikowej. No i co, Arisko? Jeszcze pika oddasz. No damkę, kładź damkę, Arisko. No jak asa? Jeżeli mamy robić przymus, ten impas, to i tak go trzeba zrobić, no. No i co, pika dodamy? Jakbyś grała pika słoneczko. Trzeba było skończyć atutowanie trzecim ruchu w królem. Asem w stole. Ojej. Kontrą to jest. No, aha. A, widziałaś? Że było trzeba kłaść damę? Spod króla wyszedł. No i co? No jeszcze jedną pikową oddajesz. W pika. Bez 5. To jeszcze dwie oddajesz. Trzeba było wyjść pika, wyrobić pika. No właśnie, walet by wziął. Posiałaś dwie lewy, słoneczko. Ojejku. Kończymy, słoneczko. Pięknie.